Cześć, witam was serdecznie z tej strony Demon Diaz i zapraszam was na serię Zagrajmy w Desert 2, czyli po prostu zagrajmy w kolejnego Souls-like'a na moim kanale. Naprawdę ostatnio tego wychodzi bardzo dużo, ale to mnie niesamowicie cieszy, ponieważ uwielbiam gry tego typu i cieszę się, że one cały czas powstają. Jeżeli chodzi o The Search, to przy okazji premiery jedynki gra była bardzo często tak określana po prostu w społeczności fanów Soulsów jako taki Souls-like futurystyczny, jako Soulsy w przyszłości. Po premierze jedynki trochę się to zmieniło, dlatego że ilość bossów pozostawiała wiele do życzenia, niektórym nie odpowiadały pewnego rodzaju mechaniki. Ja osobiście też narzekałem często na niektóre zabiegi, jeżeli chodzi o chociażby projekt świata. Natomiast i pułapki, które tam były, bardzo nieuczciwe. Natomiast pograłem trochę przedpremierowo w The Search 2, również tutaj na kanale. I muszę powiedzieć, że zapowiada się to naprawdę o wiele lepiej niż jedynka. Także mam nadzieję, że twórcy nauczyli się na jedynce, wyciągnęli wnioski, poprawili te błędy, które doskwierały w jedynce i będziemy mieli teraz do czynienia, moi drodzy, z naprawdę bardzo solidnym produktem, bardzo fajnym Souls-like'iem. Trzymam za to kciuki i mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić w ramach tej serii. Zachęcam oczywiście do komentowania, zostawcie kciuka w górę na start tego odcinka i na start tej serii. I cóż, rozpoczynamy premierowy odcinek z The Search 2, który wyszedł właśnie dzisiaj, czyli 24 września. Moi drodzy, rozpoczniemy sobie też przygodę na nowym save'ie. To, co tutaj mamy, to był mój zapis, który tak naprawdę pokazywałem wam na YouTubie gdzieś 2 miesiące temu. Teraz na chwilę go tylko odpaliłem, żeby zobaczyć, jak gra działa i działa lepiej nawet niż wtedy. Wtedy były jakieś sporadyczne problemy z płynnością, teraz już tego nie doświadczyłem, ale oby tak nie było, odpukać. Także w ramach przypomnienia też dla siebie po prostu i tych mechanik i lokacji rozpoczniemy sobie po prostu nową postać, którą być może uda się nawet jakoś inaczej poprowadzić. Kto wie? Tak czy inaczej, rozpoczynamy The Search 2. Na polskiej wersji językowej. Inheriting all their countless imperfections, how could machines ever be better than us? Would they not, by design, follow the path of their creators and, in the end, fail? My God, what is this? It's coming right at us. Are evasive maneuvers? Take evasive maneuvers! To jest takie, widzę, przypomnienie trochę fabuły z pierwszej części. Którą mam swoją drogą nagraną w pełni na kanale, także jak ktoś nie widział, to serdecznie zapraszam. Wpiszcie sobie na YouTubie Demon Diaz The Search, na pewno wam wyskoczy cała seria. Moi drodzy, w ten oto właśnie sposób rozpoczyna się The Search 2, które różni się m.in. od właśnie jedynki, chociażby tym, że tutaj przyjdzie nam stworzyć naszą własną postać. A w jedynce mieliśmy narzuconego bohatera, Warrena, jeśli dobrze pamiętam, chyba tak się nazywał. Ale najpierw zobaczmy, co tu się wydarzy, bo być może zaszły właśnie jakieś zmiany względem tej alfy, którą ogrywam na kanale. I mamy, moi drodzy, weteran wojen kopalnianych. Pacyfikacja buntu pracowników na księżycowej kolonii odcisnęła na tobie swoje piętno po kontakcie z toksycznymi substancjami i zmaganiami z PTSD, opłacony z podatków lot pierwszą klasą do centrum przegrupowań w Jericho. To minimum, którego można było oczekiwać. Możesz liczyć na wsparcie ziemi. To jest pierwsza nasza opcja. Druga. To oficer sekcji poszukiwawczo-ratunkowej. Choć na świecie panuje chaos, firmy oferujące pierwszą pomoc, jak ta, w której ci zatrudniono, wciąż mogą zbankrutować, szczególnie w obliczu tworzenia publiczno-prywatnych oddziałów reagowania A i D, które mają przejąć tę rolę. Na szczęście nadal potrzebują zdolnych pracowników i opłacili ci lot pierwszą klasą na rozmowę kwalifikacyjną w Jericho. Wybieramy taki po prostu nasze tło jakby fabularne, dlaczego tutaj się znaleźliśmy, podejrzewam. Rola człowieka wózka widłowego ma swoje ograniczenia z punktu widzenia rozwoju kariery. Po utracie wszystkich oszczędności na 3 pozwy przeciwko firmie, Cryo zapłaciło ci wreszcie za lot pierwszą klasą, by rozpocząć nowe życie. Nowa praca już na ciebie czeka i kosztowało cię to wiele, by ją dostać. Jest to operator ciężkiej maszynerii z poświadczeniem Cryo. Cryo to jest firma, w której akcja działa się w pierwszej części. Technik z poświadczeniem Cryo.
To była bezpieczna praca jako ekspert od sprzętu i oprogramowania, całe dnie naprawiania robotów, przynajmniej do czasu, gdy protokół SI sprawił, że twoje stanowisko przestało być potrzebne. Na szczęście Cryo zapłaciło za lot pierwszą klasą do Jericho, by pomóc lojalnemu pracownikowi znaleźć nową pracę. Były przemytnik broni, był to jeden sposób, by wyrwać się z błędnego koła, w które zamieniło się twoje życie. Wydać wszystkie oszczędności wielu lat na jeden bilet, który zabierze cię na drugi koniec świata, gdzie masz nadzieję, że trawa będzie bardziej zielona, a przynajmniej, że w ogóle będzie tam trawa. I jeszcze jest menedżer średniego szczebla w korporacji, czyli społeczeństwo może się zmieniać, ale zawsze będzie zapotrzebowanie na kogoś siedzącego w cyferkach i poprawiającego humor zarządowi. Pracy jest mało, więc nie ważysz się narzekać, gdy z dnia na dzień przerzucono cię do Jericho z drugiego końca świata. Przynajmniej lecisz pierwszą klasą. Myślę, że opcja wyboru byłego przemytnika broni to brzmi jak fajny naprawdę początek historii. Zobaczmy może losową twarz, jakby tutaj mogła ona wyglądać. Kogo by mi tutaj gra utworzyła? Powiedzmy, że tak jakoś go wstępnie zmodyfikuję, albo wiecie co, zrobimy tak, tak będzie łatwiej. I tak, przejdźmy sobie teraz do ogólnych cech, to są te ogólne, okej. Może w takim razie włosy. Mamy taką fryzurę. Postaram się wam tylko po prostu zaprezentować bardziej ten edytor, niż spędzać tutaj nie wiadomo ile czasu, bo raczej to nie ma za bardzo celu, skoro i tak tej postaci, uwierzcie mi, nie będziemy oglądać. Kolor włosów możemy ustawić na przykład taki. Czy zarost jakiś chcemy? Myślę, że chcemy. No bo kurde, czemu nie? Może nie aż tak, ale na przykład taki. I cóż, jeżeli chodzi o skórę, nic nie zmieniamy, kształt twarzy też nie, chyba że minimalnie coś tutaj by się dało, no ale to różnicy i tak za bardzo nie widać. Kształt podbródka, proszę bardzo, pełny kształt, aha, to tak, o to chodzi, okej. Oczy to jest coś, co ja się zawsze boję ruszać po prostu w grach, bo bardzo łatwo jest sprawić, że postać zacznie dziwnie wyglądać, naprawdę. Brwi mamy na przykład do wyboru. Bardzo szanuję, że kolor brwi jest inny niż kolor włosów, gdzie w niektórych grach to jest powiązane ze sobą niejako. Dobra, powiedzmy, że taki niech będzie. No może bez przesady. Usta raczej w porządku. Uszy również. Ewentualnie trochę tam je sobie... Zresztą są takie najzwyklejsze. No tutaj akurat te uszy. Nie odstające, nie jakieś przyległe strasznie. No i strój mamy też do wyboru, który po prostu jest też do wyboru przy okazji wyboru tej ogólnej jakby klasy, ogólnej postaci. Bo historia każdej osoby to jest inny strój również. No myślę, że możemy w takim po prostu pozostać, ładna marynarka. I cóż, moi drodzy, myślę, że możemy potwierdzić wszystko. I rozpocznijmy rozgrywkę. 2 miesiące później. Zobaczmy, co poszło nie tak. Medical report TS1. I jak się to wszystko skończyło? To przez co poszło nie tak? The subject seems to be reliving traumatic memories of flight 221. A girl. Some sort of anomaly. It's not over. But this can't be true. There was only one survivor in the crash. Moi drodzy, w ten naprawdę tajemniczy sposób rozpoczyna się właśnie nasza przygoda w The Surge 2. Trzeba przyznać, że wygląda naprawdę przyzwoicie. I zmienię sobie tylko jedną rzecz w ustawieniach grafiki. Mianowicie chciałbym tutaj zobaczyć synchronizację. Okej, myślę, że możemy to potwierdzić, bo widziałem, że był z tym drobny problem, także kontynuuj grę. Jest okej, dobra, możemy to sobie zostawić w takim wypadku. I tak, co my tutaj mamy? Rozejrzyjmy się. Mamy skarb. Karta dostępu, personel medyczny. Generalnie, jeżeli chodzi o samą anomalię w jedynce, to chodziło tak w największym skrócie i uproszczeniu, jeżeli ktoś z was nie widział The Surge 1, ale naprawdę polecam sobie chociaż dla samej historii zobaczyć,
to chodziło o to, że była tam sztuczna inteligencja, która wykraczała po prostu poza jakieś takie ogólne pojęcie sztucznej inteligencji. To był bardziej już taki samoświadomy byt. Wręcz fizyczny. Bardzo dobry początek serii. Ale naprawdę widzę, że poprawiono optymalizację względem tej alfy. Zdecydowanie. Ja pamiętam, że tutaj no było różnie pod kątem płynności. Punkt pierwszej pomocy. W punkcie pierwszej pomocy uzupełnisz punkty zdrowia lub otrzymasz jeden ładunek implantu wstrzykiwanego, jeśli twoje zdrowie jest pełne. Uleczmy się. I nagranie. Oficjalne sprawozdanie lekarskie dotyczące tajemniczego pacjenta. Ściśle tajne. Zgaduję, że chodzi o nas. Odtwórzmy to. Medical report number TS2. The patient you brought me some weeks ago is still in coma. Cannot determine if he's infected. Sirs, I am just level 1 doctor in a police detention facility. But I do not recommend... I rozejrzyjmy się tutaj trochę jeszcze. Coś tu jeszcze było do podniesienia? Chyba nie. Dobra, myślę, że możemy w takim razie się stąd zabierać w końcu. Abym czegoś nie przeoczył. Co to było przede mną? W sensie nie co tam widzieliśmy, tylko coś jakieś... Coś się poruszało przed moją twarzą, widzieliście to? Przełączaj między aktywnymi celami. Oczywiście, to wszystko jest jasne. Blokowanie ataków również. I... Ataki w pionie. Oraz... W poziomie. Właśnie to jest też ciekawe, że The Search nie rozgranicza ataków na mocne i lekkie, czy powolne i szybkie, a po prostu na pion i poziom. Dobra, tu jest czysto. I przejdziemy na drugą stronę. Jesteśmy w bloku więziennym B. To jest w ogóle ciekawe. Bo na początku można mieć wrażenie, że jesteśmy badani w jakimś szpitalu czy coś. A się okazuje nagle, że jesteśmy w więzieniu. Te dźwięki robią naprawdę robotę. Kurde, usłyszał mnie. Dobra, ładnie. No ja mam tą przewagę, że mam jakąkolwiek broń. Gościu akurat no starał się... Patrzcie, jaki trzęsie. Już nie. Chyba umierał jeszcze. Gościu mnie próbował zabić po prostu... na gołe pięści. No, nie mogło się to udać. Pytanie z do punktów. Czy ja tu chcę zeskakiwać? Powiem szczerze, nie pamiętam tak dokładnie tej lokacji, mimo tego, że graliśmy w alfę, ale... Chyba tak. Dobra, tam nigdzie nie przejdziemy. Kurde, rzucają we mnie czymś. Nie mogę skakać na razie. Pewnie dlatego, że no, moja postać nie czuje się za bardzo na siłach. Żeby w ten sposób sobie... Kurde, podskakiwać jeszcze. Czysto. Przełączanie między aktywnymi celami. Zmiana celu, gdy cel jest aktywny. Dobra. L2. Nietypowo. Wyleczmy się. I spróbuję otworzyć drzwi. Zablokowane drzwi można otworzyć tylko siłą. Drzwi zatrzaśnięte, masz za mało siły. Będzie trzeba tutaj wrócić. Ciekawe, czy byłbym w stanie jakoś... Świeże mięso. Kurde, im odwaliło. Patrzcie, zabili kogoś z lewej strony. Wiesz, jakiś trup. Mogę wejść na plecy? O nie, ustrzeli to. Jeszcze żyjesz? No ile można? Kurde, tracę życie pomimo tego, że blokuję. Strasznie ciężko. Gościu ma broń! Robi się niefajnie. Dawaj ramię. Potrzebuję broni. Możemy ją podnieść? Nie mogę! Okej. Okay. Mogę zostać tylko z tym swoim. Tędy nie wyjdziemy też. Powiem wam, że ten początek jest dość trudny, dlatego że nie możemy się leczyć w dowolnym momencie. Musimy polegać na apteczkach, które mamy gdzieś tam na ścianach. Poza tym nie mamy broni. Jakiejś sensownej. Benjamin Burke. Nie jesteś kryminalistą, jak każdy w więzieniu, nie? Każdy tak mówi, ale nie możemy tego otworzyć. Można otworzyć tylko siłą. Będziemy musieli do pana wrócić później. Z
Spokojnie. Drzwi zatrzaśnięte, jak zwykle zresztą. Spróbujemy tutaj sobie przejść, ale najpierw zobaczmy jeszcze to piętro. Do końca. No nic dziwnego, że rzucali we mnie tak ochoczo, jak tutaj wszędzie kurde cegły leżą. Zobaczmy, czy damy radę. Damy radę. Mamy jakiś panel sterowania, widzę. Otworzyliśmy sobie przejście. No jest masakra, widzę, że już wzywają pomoc. I mamy drugą ścieżkę, moi drodzy. Czyli dwie opcje na razie. Zobaczmy może tutaj. Co sobie najpierw otworzyłem. Niestety niczego jeszcze nie mamy. Czekam na to. Ja chyba otworzyłem po prostu skrót w tym momencie. Dobra, czyli i tak musimy tam pójść. Może otworzyć drzwi jak ze szkieletem. No właśnie, ale na razie jeszcze go nie mam. Zbrojownia policji Jericho. Wydaje mi się, że to jest odpowiednie miejsce. Ale, moi drodzy, mamy naszego pierwszego bossa. Atakuj odsłoniętą głowę przeciwnika. Nitro. Pięknie. Ale nie mam jak się bronić nawet. To jest w tym wszystkim najgorsze, że jestem bezbronny. Pięknie! Karta dostępu, oficer Johnson, pozyskano przedmiot. No właśnie tak też kojarzyłem, że on się inaczej nazywał. Tu po prostu Johnson, nie? Interakcja? Drzwi zablokowane, wymagana karta dostępu. Myślałem, że to jest właśnie karta, która mi umożliwi dostęp w tym miejscu. Kurde, ale nawet ładnie poszło, tylko raz mnie uderzył. Jak zwykle zablokowane drzwi. Zobaczcie, w ile miejsc będziemy w stanie wejść, kiedy już uzyskam po prostu swój egzoszkielet. Bo tak, to też będzie wymagało ode mnie po prostu odpowiedniego poziomu siły. Więc zobaczcie, to jest coś, z czego też The Search słynie, że tutaj naprawdę wiele razy będziemy wracać do danych miejsc, czy jakichś przejść w lokacjach, bo po prostu będziemy sobie je w stanie dopiero później w grze otworzyć. Stanowisko medyczne. Skorzystaj ze stanowiska medycznego, by odzyskać zdrowie, podnieść poziom mocy rdzenia i wytwarzać lub ulepszać wyposażenie. Bardzo fajna rzecz. Tak, myślę, że to my jesteśmy. No i w końcu instalacja kombinezonu. I o to, moi drodzy, chodziło. Neurolink status. I mamy! Exomoc rdzenia to poziom 10 aktualnie. Nie wiem, dlaczego nie przetłumaczyli jednego zwrotu. Module points available. Takie trochę niechlujne to jest, ale myślę, że to zostanie spaczowane prędzej czy później, bo wypadałoby. Ale bardzo, bardzo dziwna sytuacja. Dobra, możemy albo zdeponować sobie złom. Złom pełni tutaj funkcję dusz lub po prostu doświadczenia. Jeżeli zginiemy, złom zostaje w miejscu naszej śmierci. Jeżeli zginiemy na drodze do odzyskania naszego złomu, czyli do miejsca po prostu naszej poprzedniej śmierci, no to miejsce zgonu się nadpisuje, a ten poprzedni złom przepada na zawsze. Złom możemy oczywiście wykorzystywać do levelowania, także zróbmy to. Proszę bardzo. Mamy 11 poziom i dzięki temu teraz mam 2 punkty, które mogę rozdysponować i zainwestować je chociażby w zdrowie. Tutaj w zdrowie, wytrzymałość albo wydajność baterii. Czym są baterie? O tym jeszcze wam opowiem i pokażę, ale chodzi tutaj m.in. o używanie na przykład specjalnych zdolności za pomocą drona czy tego typu rzeczy. Z tego co pamiętam. Także fajna sprawa. Dam sobie jeden punkt w życie, jeden punkt w wytrzymałość, żeby częściej atakować, więcej blokować, więcej robić uników i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę istotne. Mam aktualnie 152 punkty złomu, w lewym rogu to widać, a trochę wyżej jest pokazana cena za kolejny poziom, czyli 397. No, trochę brakuje. Czym jest zużycie mocy? Mamy 0 na 11. Zużycie mocy to jest po prostu maksymalne możliwe obciążenie naszej postaci, tak w dużym skrócie. Chodzi o to, że każdy komponent, czyli na przykład ręka jakaś, którą sobie zamontujemy, lepsza, będzie zużywała i wymagała na przykład, nie wiem, 2 punktów mocy rdzenia, 3, 4, 5, 12, nie? I jeżeli mamy na przykład cały ekwipunek, no to powiedzmy, że zużycie mocy będzie wynosiło 13. Ja mam aktualnie tylko 11 limitu,
więc nie będę w stanie założyć wszystkiego, mimo tego, że i tak posiadam. Także, że i tak posiadam, byłbym wszystkie części. Więc będę musiał po prostu rozwijać sobie swój kombinezon, żeby zwiększać maksymalną moc. Więc to się zwiększa tym, że levelujemy. Po prostu. Chyba każdy jeden poziom to jest jeden punkt, z tego co pamiętam, ale to jeszcze się upewnimy. O wiele lepiej jest z kombinezonem, który ewidentnie widać już na pierwszy rzut oka. Zobaczcie, jak to zostało wszczepione nam w głowę nawet. No i teraz będziemy w stanie sobie otworzyć te wszystkie przejścia, które były do tej pory zablokowane. Brzmi dobrze, nie? Nie wejdziemy tam. Ale muszę przyznać, że te animacje są naprawdę strasznie płynne. Zobaczcie na to. Ładne są. O wiele lepiej to wygląda niż w jedynce, która była taka strasznie powolna. Posłuchajmy. You are now eligible to redeem your customized MG Exo-Rig Mark 12. Surgery is a thing of the past. The new MG is faster, more powerful and sleeker than ever. Once you strap it on, it'll meld with your molecules in a flash. The metamorphosis is so seamless, you'll neither know nor care which functions are still performed by your own body. Let MG take control of your nervous system and take back control of your life. Spróbujemy broń pozyskać. Zobaczcie na to. Aj, nie zrobiłem ataku specjalnego. Ale jak szybko atakuję. I mamy cios kończący, który oczywiście odcina kończynę. Niestety nic tutaj chyba nie wypadło. Nie, mamy, dłuto z odzysku, moi drodzy. Możemy sobie porównać to z moją obecną bronią, czyli z defibrylatorem HL1. Ta broń ma 79 obrażeń czy potencjału bojowego, moja ma 64, ale może być wolniejsza. Warto to sobie po prostu zobaczyć w ten sposób, czyli 79 dłuto z odzysku, impet 9, tutaj impet 12, czyli szansa na wytrącenie z równowagi, szybkość ataku 100%, to ma aż 105. Pozyskiwanie energii 25%, tutaj nawet nie ma czegoś takiego. Zużycie wytrzymałości 80%, a tutaj 85%, czyli minimalnie więcej, ale dłuto z odzysku no jest po prostu moim zdaniem lepszym wyborem. I co jest ważne, pozyskiwanie energii, czyli każdy kolejny atak może po prostu nam ładować energię i zużycie wytrzymałości, wiadomo, każdy kolejny atak będzie nas ileś tam staminy kosztował i to ma 85% tylko kosztu, czyli normalnie 100% każda broń, a ta nas kosztuje jeszcze mniej, czyli jest to broń po prostu leciutka, szybka i bardzo przyjemna. Implanty to są po prostu takie nasze, powiedzmy, perki, czyli na przykład mamy aktualnie implant na wyświetlanie paska zdrowia i stabilności namierzonego wroga, czyli po prostu mamy pasek z informacją o tym, ile on ma HP. Można to sobie odstawić, jeżeli ktoś nie chce. Serio. Zobaczcie. Już nie będziemy wiedzieli, ile wróg ma HP, ale w ten sposób zwalniamy sobie miejsce, więc jeśli ktoś się czuje hardkorowym jakimś graczem, to może takie coś zrobić. Ale myślę, że podgląd paska zdrowia przeciwnika to jest podstawa podstawy, naprawdę. To jest must have. Mamy też jeszcze coś takiego jak iniektor mediwoltaiczny. To brzmi skomplikowanie, ale jest to po prostu implant wstrzykiwany, który przywraca zdrowie kosztem jednej baterii. Czyli jeżeli naładujemy sobie energię, czyli ten pasek niebieski, to po prostu możemy się wyleczyć. Tylko zobaczcie, pasek nie został naładowany do końca, tego pierwszego poziomu z trzech, są takie trzy poziomy i powoli, powoli z czasem, jak nie walczymy, będzie nam po prostu spadał. Także, no, trzeba walczyć. Gra zachęca nas do tego, żeby podchodzić do sytuacji, znaczy do po prostu walki w sposób bardzo dynamiczny. Zachęca nas do agresywnego podejścia. Zobaczcie też, jaka została dokonana zmiana, jaki progres technologiczny względem Desert 1, że teraz te moduły... Strażnik Garcia, nie wiedziesz co? No zobaczymy. Już te kombinezony i tak dalej nie są w żaden sposób operacyjnie montowane w ciało, tylko one się łączą jakoś. Wcześniej to było po prostu tak, że nawet cutscenkę mieliśmy, gdzie nasz bohater został poddany bardzo bolesnej i brutalnej operacji, nie? Na samym początku gry. Zużycie rdzenia 5 punktów, zobaczcie. Wyświetla kierunki lub kierunek, w którym możesz kierunkowo parować nadchodzące ataki. Fajna sprawa. Parowanie wygląda w ten sposób, zobaczcie. Na przykład, jeżeli widzimy, że z lewej coś idzie, to robimy tak. Z prawej, z góry, z dołu. I możemy odbijać te ataki, więc nie jest to takie jak na przykład w Soulsach, że wystarczy w odpowiednim momencie wcisnąć jeden przycisk i robimy ripostę, to znaczy parowanie albo nie. Ale tutaj trzeba jeszcze odpowiedni kierunek tego parowania określić. Spróbuję to zrobić. To jest trudne. Zabrakło mi staminy teraz, ale moment był dobry.
Dobra, bo mnie zaraz zabije. Nie radzę sobie z tym. Zużywaj baterię, by się uleczyć, oczywiście. No i jeden pasek na dole baterii poszedł. Nad tymi ripostami i tak dalej popracuję, ale to jest naprawdę mega trudne i ja gram... Grałem też w Alfę. Daleko udało się dojść, w sensie... 7 odcinków, chyba drugą lokację odkryliśmy. I nie korzystałem z tego praktycznie w ogóle. Było dobrze. Są odłamki z katastrofy samolotu do wody dotyczące lotu 221 Creo. Ciekawe, czy odkryjemy jakby historię związaną z katastrofą tego samolotu, w którym leciliśmy, jako jedyni przeżyliśmy. Czy ktoś za tym stał? Części ciała androida, rozebrany lotniczy robot usługowy. Jeżeli punkt albo część ciała, kończyna, którą namierzamy, jest niebieska, znaczy, że obrażenia w to miejsce będą wchodziły większe. Jeżeli jest na żółto coś zaznaczone, to oznacza, że po prostu dana część ciała jest chroniona przez jakiś pancerz i po prostu będzie bardziej nieskuteczne atakowanie taką część. Ale osłabia to dany pancerz i zwiększa szanse na wydropienie danych fragmentów, więc to też jest, moi drodzy, bardzo interesujące. Mniejsze obrażenia, ale zwiększamy sobie szanse na dropa w konkretnej części ciała, która nas interesuje. A ten stop wolframu, co teraz dostałem, to możemy sobie zobaczyć chociażby tutaj w ekwipunku po prostu i w komponentach. Jest to element stosowany do montażu i serwisowania broni pierwszej generacji, stworzony przez Creo. Wyjątkowy stop zawiera wolfram z najlepszych hut na świecie. Charakteryzuje go niezwykła wytrzymałość na rozciąganie, nawet w obliczu ekstremalnych temperatur, oraz naturalna odporność na działanie szkodliwych substancji. Co to oznacza? Oznacza to, że jest to po prostu materiał do ulepszania broni. Tyle. Skomplikowany opis, a naprawdę bardzo prosta jest jego natura. Tak patrzę, czy coś utniemy, ale chyba nie. Lubię tę broń, bo naprawdę bardzo szybko atakuje. Jezu, te finishery są naprawdę rewelacyjne. No zobaczcie sami na to, jak dobrze to wygląda. Wyrównywacz, nowa broń. Wolniejsza oczywiście, ale minimalnie mocniejsza. Ja myślę, że sobie nie będę, że sobie odpuszczę korzystanie z tego. Pozyskiwanie energii jest bardzo duże i ogromny impet, bo na 24 aż punkty, to ma tylko 9, ale szybkość ataku jest wolniejsza o 10% i zużycie wytrzymałości jest ogromne, bo aż 135%, moi drodzy. W ramach ciekawostki pokażę wam, jak się tym walczy, no ale zobaczcie, jak powoli wyprowadzam w ogóle ataki już, nie? Rozcinaj posiadane już bronie, by gromadzić materiały do wytwarzania przedmiotów. Tak, to też jest prawda. Można poświęcić broń, aby właśnie zdobywać surowce. Teraz zdobyłem niewielką stertę złomu metalowego. Jest to... coś tam gra teraz tłumaczyć. Sterty złomu metalowego można zużywać z pozycji ekranu ekwipunku, by natychmiastowo pozyskać nowy złom. Nie tracisz ich w przypadku śmierci. Czyli po prostu tak jak duszy mamy w ekwipunku. Kurde, to tutaj jest cały czas. Uciekło. No, trzeba przyznać, że The Search ma naprawdę mega, mega mroczny klimat. Tutaj mamy wózek, na którym poruszał się bohater w jedynce na samym początku też. Nie wiem, czy to jest być może jakieś takie nawiązanie, czy co, ale to jest chyba nawet identyczny wózek, jak był w jedynce. Korytarz ochrony. Szukaj skrótów do stanowiska medycznego, gdzie możesz zregenerować i wytwarzać nowe elementy wyposażenia. Tam będziemy mogli przejść. I jeszcze tutaj. Niewielka sterta złomu metalowego. Po raz kolejny. Tutaj uciekło to... to coś właśnie, nie wiadomo czym to jest nawet do końca. Spróbujemy... jeszcze... powrócić, zanim przejdziemy tam, do miejsc, w których przecież, moi drodzy, mogą się znajdować jakieś znajdźki, bo przecież tam były drzwi, których nie byłem w stanie wcześniej otworzyć, nie? Tu jest jeszcze jakaś informacja. Otwórzmy sobie to przejście i uratujemy też tego gościa. Blok więzienny B. Nie wiem, czy to będzie dobry wybór, ale w końcu mamy równe szanse na walkę z tymi tutaj. Patrzcie, na trzy ataki tylko są w zasadzie, można powiedzieć.
I mamy stop Wolframu. Bardzo dobrze. Przydadzą nam się te stopy. Uratujmy go. I'd love to repay you, but as you might guess, I'm a bit broke right now. I hope I'll see you again. Benberg never leaves a debt unpaid. Dokąd teraz idziesz? I heard there's an evacuation camp in the city. Gateway Bravo or something. Gonna try my luck there. I always wanted to be a search and rescue guy. Maybe we'll see each other around. Może się zobaczymy. A jak trafiłeś do aresztu? You heard about Creo, right? Well, I was there. Damn government dudes came. Thought I was finally safe, but they wouldn't let me go. Even after I told them all about what happened. Co się stało w Creo? Something like a power surge went through the whole system. Melted circuits. To jest taki skrót fabuły Desercie 1. And the whole damn factory tore itself apart. I lost my whole team in there. Even Smithy. But this time I swear I'll keep people safe. Czy wszystko w porządku? No, damn it, I'm not okay. Haven't been okay in weeks. People are killing each other for scraps out there. It's complete anarchy. I can only pray we make it out in one piece. But even if we do, I have no idea what's waiting for us. No dobra, w takim razie myślę, że do widzenia. Come to the evac camp. I'll be there. Przyjdziemy tam, jak najbardziej. Pozyskano kartę dostępu Benjamina. Proszę bardzo, nowy przedmiot. Aktualizacja wpisów. Spotkaj się z Benjaminem w obozie ewakuacyjnym. My z kolei jeszcze sobie przejdziemy tutaj na dół. To był mocny i ładowany atak, moi drodzy. Zobaczcie, od razu baterię sobie aż doładowałem. Nacisnę na dwa uderzenia. Zaledwie. Wyleczmy się. Dobrze, że w końcu możemy z uników korzystać. To od razu inaczej wygląda. No i zobaczmy, co takiego było tutaj. Punkt pierwszej pomocy jeszcze. Skorzystajmy sobie z tego. Proszę bardzo, zregenerowano zdrowie. I mamy fabułę. Niedopowiedziane sprawy, przepraszam. Nieodpowiedzialne. Dlaczego o tym pomyślałem? Wpisy. Nagrania. Niedopowiedziane sprawy. Posłuchajmy. Ewakuowano 94% zrażonych więźniów. No wiemy, dlaczego atakują i jedzą ludzkie mięso. This thing is dangerous. I'm sorry. So am I. We'll talk, okay? Mamy nową broń jeszcze. Załóżmy ją. Bardzo szybko wyprowadzam ataki. Ale chciałbym to sobie porównać do tego. Impet 17, całkiem dużo. Szybkość ataku 100%, nie jest źle. Pozyskiwanie energii plus 35%, zużycie wytrzymałości 90%. Myślę, że możemy to sobie zostawić. Że to będzie naprawdę fajna broń na początek. No i tak, wróciłem do tego korytarza ochrony, dlatego że wydaje mi się, że już wszystko inne, co było do zrobienia, to zrobiłem. Spróbujmy wykonać sprint teraz. Jest! Proszę bardzo. No, udało się za pierwszym razem, nie zamknęło się nawet. Muzyka, co? Odzysk. Nowy implant. Zobaczmy, co on robi. Każda bateria się zniszczy, daje jeden ładunek do obecnie wybranego implantu. Może być. Ja pierniczę, jakie wejście na, moi drodzy, walkę z bossem! Strażnik Garcia. No to jest taki pełnoprawny boss, można powiedzieć. Nie to, co było do tej pory. Kurde, ma nawet drona, skubaniec. A moje ataki nie robią na nim żadnego wrażenia. Brak oznak życia. Moi drodzy, tak właśnie wygląda nasz pierwszy boss na naszej drodze w Desert 2.
Zobaczymy, w którym miejscu tylko jeszcze rozpocznie się moja gra. Gdy umierasz, opuszczasz swój złom. Złom znika, gdy zegar wyświetlany w lewym górnym rogu dobiegnie do zera. Pokonywanie wrogów dodaje 20 sekund do zegara, czyli nie ma sensu tylko bezmyślnie przebiegać, jak widać. Przebywanie w pobliżu zgubionego złomu będzie cię powoli uleczać, a podniesienie go sprawi, że w pełni odzyskasz zdrowie. Czyli jak widać, można wykorzystać również fakt, że się zginie jako taki element taktyki na jakiegoś bossa, moi drodzy. Serio, ma to jakieś nawet zastosowanie. Ale, moi drodzy, w tym momencie myślę, żebyśmy sobie zakończyli ten odcinek, także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. W kolejnym materiale powrócimy sobie do Garcia i myślę, że w końcu go zabijemy. Sądzę, że nie wybrałem odpowiedniej broni do niego, dlatego że jest on ciężko zbrojny, więc raczej chciałbym tutaj postawić na jakiś impet, czyli podejrzewam, że mimo wszystko, nie wiem dlaczego w to zawsze wchodzę, ale przejdziemy sobie do korzystania z tej broni na walkę z tym bossem, bo wyrównywacz wyrówna po prostu szanse nam z nim. Także raz jeszcze dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, zostawcie łapkę w górę, zachęcam do komentowania i do zobaczenia następnym razem w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Desert 2. Trzymajcie się, na razie i pa pa!